Witajcie. Witam na kolejnym WF-ie z domu. A dziś w ramach WF-u zapraszam do... Lasu! A co w lesie? Parę zabaw, parę ćwiczeń. Pierwsze, można pobiegać, tak jak ja teraz biegnę. Oczywiście wychodzimy z rodzicami, oni mają 13 lat. Muszą wszędzie chodzić z rodzicami. Ale dlaczego do lasu? Bo do lasu nie trzeba nosić na twarzy zakrycia, a więc jest dużo zdrowiej. Dwa, zdrowe powietrze, miłe obcowanie z przyrodą. I teraz można pobiegać, można kawałek się przejść, kawałek przebiec, można zaznaczyć dwie linie, start meta i pościgać się z bratem, siostrą, z mamą, z tatą lub samemu na czas. Spróbować parę razy, który raz będzie najszybszy. Zabawa gotowa. Bijemy swoje własne rekordy. Można biec do drzewa i z powrotem. Na przykład od mamy, taty do drzewa z powrotem. W ten sposób się pościgać. Lub w ten sposób też biec na czas. No. Można poprzeskakiwać przez gałęzie, jak są. Nad dziurami, nad jakimś rowem, jak są jakieś kolejny, poskakać na prawo, na lewo. Wszystko, co nam daje teren, możemy zrobić. Znajdziemy, jak gdzieś w lesie będzie jakaś górka, podbiec parę razy do góry, zbiec na dół, zrobić sobie taką zabawę. Ubaw popachy. Później można zrobić takie ćwiczenia z piłkami. O! Zatrzymaj się, jak rzucam. Ław biegnie. Jeden do przodu. I do przodu jeden niech biegnie, a drugi mu rzuci. Czemu? Łapać miałeś! Myślałem, że mam odbić dalej. Chcę iść daleko. Zarzucaj. Po powrocie do domu, w którymś z poprzednich lekcji, na którejś z poprzedniej lekcji, były ćwiczenia rozciągające. I wtedy śmiało można wykonać te ćwiczenia rozciągające. Czy na ręce, czy na nogi. I mamy fantastycznie spędzony aktywnie czas. Na szczęście już można go zrobić i spędzić taką aktywność na dworze. Polecam las, nie trzeba zakrywać ust, ale oczywiście uważamy na siebie. Pamiętajcie, wybierzcie sobie któreś z tych ćwiczeń, które powiedziałem, biegając po lesie, lub spróbujcie wszystkie, lub jednego dnia jedne, lub drugiego dnia drugie. Jest tych zabaw mnóstwo do zrobienia. Miło można spędzić czas, zawsze w naturze, z naturą jest przyjemniej niż w czterech ścianach. I to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.